Arda Güler to nazwisko, które jeszcze całkiem niedawno było dla większości piłkarskich kibiców kompletnie anonimowe. Tymczasem nastolatek pochodzący z kraju nad Bosforem nazywany jest dziś największym talentem w historii tamtejszej piłki, tureckim Messim i przyszłym zdobywcą złotej piłki. A przecież to, co czyni go tak wyjątkowym, to fakt, że pomimo wszystkich tych pochwał i zachwytów nad jego niezwykłym talentem i bycia jednym z najlepszych piłkarzy Euro 2024, który na turnieju pobił rekord samego Cristiano Ronaldo, to ma on dopiero 19 lat, a w dorosłej piłce funkcjonuje od nieco ponad dwóch. Tempo, w jakim nowa gwiazda Realu Madryt doszła na piłkarski szczyt, jest imponujące, wręcz niespotykane, ale jeszcze większe wrażenie robi to, w jaki sposób się na nim znalazł. W dzisiejszym odcinku niezwykła, fascynująca, ale przede wszystkim niesamowicie inspirująca historia Ardy Gilera, o którą wielu z Was prosiło w komentarzach. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, który w ramach specjalnej oferty zero ryzyka na start gwarantuje zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł w przypadku przegranej, a zwrócone środki można wypłacić od razu bez konieczności obrotu. Link do promocji w opisie filmu. To, co zaskakujące w przypadku tureckiego nastolatka, to fakt, że jakkolwiek jego talent wydaje się całkowicie naturalny, a jego lewa noga wygląda jakby od dziecka została stworzona do gry w piłkę, to nie do końca jest to prawdą. Arda Güler urodził się pod koniec lutego 2005 roku niedaleko tureckiej Ankary, w rodzinie, w której, jak przyznał jego ojciec, nie było ani jednej lewonożnej osoby. Za każdym razem, kiedy bawiliśmy się balonem czy piłką, celowo umieszczałem ją przed jego lewą stopą, tak by jak najczęściej jej używał. Kilkanaście lat później podobny manewr zastosowali jego trenerzy w młodzieżowej drużynie Fenerbahce, celowo wystawiając go na nieco bardziej defensywnych pozycjach, by dzięki temu mógł brać udział w większej liczbie pojedynków fizycznych, grając wówczas jako 15-latek z o 4 lata starszymi zawodnikami. Samo jego pojawienie się w słynnej Akademii Klubu ze stolicy już było całkowitym przypadkiem, bo o ile wieści o jego talencie rozchodziły się daleko poza Ankarę, gdzie jako dzieciak zaczynał swoją przygodę z piłką, to przez skautów ze Stambułu został wypatrzony w meczu, na który przyjechali oni dla innego gracza. To jednak Arda zarówno umiejętnościami, jak i swoim charakterem przykuł ich szczególną uwagę i na początku 2019 roku, mając wciąż zaledwie 13 lat, otrzymał propozycję dołączenia do Akademii jednego z największych tureckich klubów, któremu w dodatku kibicował od dziecka. W szkółce Fenerbahce Arda szybko stał się jednym z najbardziej obiecujących młodych talentów, a jego umiejętności techniczne, zdolność czytania gry i niesamowita wizja boiskowa wyróżniały go na tle innych, dużo starszych kolegów. Przejście przez dwa kolejne roczniki i dojście na poziom drużyny do lat 19, w której Güler grał już jako 15-latek, zajęło mu raptem 18 miesięcy. W niej w 22 meczach sezonu 20-21 strzelił 10 bramek i zaliczył 7 asyst, występując często, jak wcześniej wspomniałem, na nie do końca naturalnych dla siebie bardziej defensywnych pozycjach, które miały przygotować go na kolejny przełomowy krok. Jego forma na zapleczu szybko została zauważona przez trenera pierwszej drużyny, Vitora Pereire, i kiedy w styczniu 2021 Arda podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, błyskawicznie został zaproszony do seniorskiej szatni, którą wówczas dzielił m.in. z Luisem Gustavo, Enerem Valencią czy Mesutem Özilem. Na debiut w dorosłej drużynie musiał zaczekać do sierpnia 2021, gdy po raz pierwszy wybiegł w żółto-niebieskiej koszulce w meczu kwalifikacji do Ligi Europy przeciwko fińskiemu HJK, a już 3 dni później doczekał się też premierowego występu w tureckiej Super League, zaliczając prawdziwe wejście smoka, kiedy mimo zaledwie 3 minut na murawie zanotował swoją pierwszą w karierze asystę. W wieku 16 lat gra z dojrzałością 30-latka. Nie widziałem zbyt wielu talentów tego kalibru nawet w FC Porto, mówił portugalski szkoleniowiec, który przed Fenerbahce pracował m.in. właśnie w słynnej portugalskiej akademii. Tamtej jesieni wciąż jeszcze łączył treningi w pierwszej drużynie z grą dla klubowej młodzieżówki, ale wszystko zmieniło się wiosną, kiedy wraz z przyjściem nowego trenera na 13 meczów między połową lutego a końcem kwietnia Arda zagrał w 12, prowadząc drużynę w dużej mierze na swoich 16-letnich barkach przez 10 kolejnych zwycięstw, z 6 na 2 miejsce w tabeli, notując 3 bramki i 4 asysty, w tym swoją premierową tuż po 17 urodzinach jako najmłodszy strzelec w historii klubu.
Już wówczas, co później tylko podkręci w swoim pierwszym sezonie w Realu, mógł poszczycić się niezwykłą skutecznością, zdobywając w sezonie 21-22 gola lub asystę średnio raz na 47 minut. Ta niezwykła boiskowa efektywność połączona z tym, jak dryblujący między rywalami Giler wyglądał z piłką przy nodze, mimowolnie nasuwała skojarzenia z pewnym argentyńskim piłkarzem FC Barcelony, to też w kraju, gdzie dosłownie zwariowano na jego punkcie szybko przypiętą łatkę tureckiego Messiego, a on sam po odejściu Mesuta Özila latem 2022 przejął jego koszulkę z numerem 10. W niej jesienią pod wodzą kolejnego już zmienionego trenera Jorge Jesusa Arda mimo dubletu na otwarcie sezonu grywał początkowo niemal wyłącznie w meczach Ligi Europy, ale już po kilku miesiącach stał się zawodnikiem wyjściowego składu na wszystkich trzech frontach. Od wspomnianej Ligi Europy, w której dotarł do 1/8, przez kolejne wicemistrzostwo, aż po wygrany Puchar Turcji, kończąc swój de facto pierwszy pełny sezon na poziomie seniorskim z 6 golami i 7 asystami, przedstawiając swoją genialną lewą nogę już nie tylko przed wielbiącą go rodzimą publiką, ale i całą piłkarską Europą, która zapragnęła mieć go w swoich szeregach. I nic dziwnego, bo znów ten nieziemsko produktywny nastolatek zdominował wówczas wszelkie ofensywne statystyki, będąc w przeliczeniu na 90 minut najlepszym pod względem m.in. asyst, kluczowych podań czy driblingów, a nikt spośród jego rówieśników, i to nie tylko z Ligi Tureckiej, ale i 5 najsilniejszych lig Europy, nie mógł pochwalić się większą od niego liczbą bramek, czym mocno zapracował na swoje miejsce na finałowej liście nominowanych do nagrody Golden Boy. PSG, Ajax, Manchester City czy Arsenal to tylko niektóre z topowych klubów, które latem 2023 stanęły w wyścigu o jego podpis. Giler wciąż miał jednak ważny kontrakt z Fenerbahce, co więcej w tym samym czasie podpisał kolejny, zawierający dużo wyższą kwotę odstępnego, co było bardziej wyrazem szacunku i ukłonem w stronę klubu, który go wychował, niż realną chęcią pozostania w Turcji na dłużej. Dla wszystkich było już jasne, że lada moment Fenerbahce otrzyma za niego ofertę nie do odrzucenia, a tym ostatnim ruchem już poza boiskiem raz jeszcze pomógł swojemu klubowi. Długo wydawało się, że zdecydowanym faworytem w kwestii jego pozyskania jest FC Barcelona, a Joan Laporta publicznie przyznawał, że chce, by to stolica Katalonii była destynacją, w której turecki diament będzie błyszczał, zbierając dalsze szlify. Niestety, moment ten zbiegł się w czasie z finansową zapaścią Blaugrany, która uniemożliwiła uruchomienie powiększonej klauzuli odstępnego, co skrzętnie wykorzystali jej najwięksi rywale z Madrytu, którzy przez cały ten czas monitorowali jego sytuację. Real nie tylko spełnił wszystkie warunki piłkarza, przedstawiając mu długoterminową perspektywę rozwoju, aż 6-letni kontrakt i gwarancję dołączenia do pierwszej drużyny bez żadnych pośrednich wypożyczeń, ale i zapłacił Fenerbahce kwotę znacznie przewyższającą tę zapisaną w umowie. I to wszystko w czasie, gdy na Bernabeu prezentowano Juda Bellinghama, za którego wyłożono już wówczas 100 milionów euro, a który dołączał do i tak już imponującej ofensywnej linii królewskich, co tylko pokazuje, jak wielką pewnością siebie epatował ówczesny 18-latek, który uznał, że nawet przy tak wielkiej konkurencji powalczy o uznanie w oczach Carlo Ancelottiego. Że nie będzie to takie proste i to nawet niekoniecznie z jego winy, pokazały już pierwsze tygodnie, a nawet dni, bo kontuzji kolana, przez którą stracił pierwsze miesiące w nowym klubie, nabawił się już podczas letniego zgrupowania, co zapoczątkowało jego koszmarną serię urazów, mocno stopującą jego start na Bernabeu. Kiedy wydawało się, że być może Turek dołączy do długiej listy utalentowanych młodych gwiazd, którym kariery pokrzyżowały problemy zdrowotne i być może swoje marzenia o grze w koszulce królewskich będzie musiał odłożyć na później, ten po raz kolejny pokazał nieprzeciętną jak na swój wiek dojrzałość, pracując w pocie czoła nad powrotem do formy fizycznej, przy tym udowadniając Ancelottiemu niezachwianą siłę swojej psychiki. Włoski szkoleniowiec niejako nie miał wyjścia i po tym, jak przez długie miesiące wspierał swojego podopiecznego dobrym słowem przy każdej możliwej okazji, to pod koniec stycznia 2024 przeszedł do czynów, dając mu wreszcie pierwszą okazję do pokazania się w nowym klubie. Debiut w barwach Realu przypadł na pucharowy mecz z czwartoligową Arandiną, na której tle kilkutysięczna garstka kibiców mogła po raz pierwszy zachwycić się jego talentem. Szerszej publice przedstawił się 4 dni później w półfinałowym meczu o Superpuchar Hiszpanii z Atletico. Po 2 tygodniach miał już za sobą debiut w La Liga, a 10 lutego po raz pierwszy wbiegł na murawę Santiago Bernabeu.
I mimo, że w każdym z tych meczów poza pucharowym występem przeciwko półamatorom Arda zaliczał tylko pojedyncze minuty, a Ancelotti, będąc w grze o mistrzostwo i kolejną Ligę Mistrzów, wolał stawiać na bardziej doświadczonych zawodników, to nastolatek bardzo szybko pokazał to, za co tak bardzo ceniono go podczas gry w Fenerbahce. Debiutanckie trafienie, w dodatku przed własną publiką, zaliczył bowiem, a jakże, po wejściu z ławki w 90 minucie, kiedy w doliczonym czasie gry z Celtą Vigo pewnie wykorzystał podanie Daniego Ceballosa. Kiedy tydzień później przeciwko Osasunie, po strzale z połowy boiska tylko poprzeczka powstrzymała go przed zdobyciem gola sezonu, oczekiwania fanów zostały rozbudzone do granic możliwości. I Giler tych oczekiwań nie zawiódł, wchodząc lub grając od początku w 5 z 6 ostatnich meczów sezonu, w których zdobył kolejnych 5 bramek, kończąc rozgrywki z nieprawdopodobną statystyką, zdobywając gola po każdym celnym strzale. 6 celnych uderzeń i 6 bramek, w dodatku w niespełna 400 minut spędzonych na murawie w debiutanckim sezonie, a w zasadzie debiutanckiej rundzie w stolicy Hiszpanii. Mimo, że jego wkład w wygraną w ubiegłym sezonie Ligę Mistrzów był zerowy, to jednak oficjalnie został pierwszym tureckim piłkarzem w historii, który zdobył to trofeum. A przypomnijmy, że ledwie kilka miesięcy wcześniej odbijał się od gabinetów lekarskich, wciąż lecząc wielomiesięczną kontuzję. Ta błyskawiczna droga Gilera na szczyt sprawiła, że młodzieżowe reprezentacje Turcji niezbyt długo miały z niego pożytek, bo na ławce seniorskiej kadry Gwiazd Półksiężyca usiadł i wstał z niej już w listopadzie 2022 jako ledwie 17-latek. Mimo to w dużej mierze przez tamte kontuzje, które zabrały mu pół roku po transferze do Realu, na Euro 2024 Arda leciał, mając na koncie ledwie 7 meczów w kadrze, a i tak okazał się największą gwiazdą swojej drużyny. W meczu z Gruzją, wygranym m.in. po jego fantastycznej urody bramce, został najmłodszym debiutującym strzelcem w historii mistrzostw, bijąc tym samym rekord należący wcześniej do Cristiano Ronaldo i otrzymując owację na stojąco, gdy w 79 minucie opuszczał murawę po swoim imponującym występie. Po częściowej absencji w meczu z Portugalią, gdy na murawie pojawił się już przy wyniku 0-3 dla rywali, natchnął swoją drużynę do kolejnego zwycięstwa przeciwko Czechom i awansu do 1/8, w której znów dał popis swoich ogromnych możliwości, będąc najlepszym po zdobywcy 2 bramek Demiralu piłkarzem tamtego meczu, zaliczając kluczową asystę, która zapewniła Turcji zwycięstwo. Turcji zwycięstwo, a jemu samemu miejsce obok takich legend jak Ronaldo i Rooney, bo Arda został tamtego wieczora dopiero 3. w historii nastolatkiem, któremu podczas jednej edycji Euro udało się zdobyć gola i asystę. I tak dochodzimy do lata 2024, kiedy po zakończonych Mistrzostwach Europy nazwisko Ardy Gilera odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki, a określenie turecki Messi dawno już straciło swoją świeżość. Arda staje na progu nowego sezonu i nowych wyzwań, jakim z pewnością będzie dla 19-latka walka o miejsce w drużynie Realu, w której aż roi się od gwiazd i ofensywnych talentów, a gdyby ich było mało, właśnie dołączył do nich sam Kylian Mbappé, prezentowany na Bernabeu niczym przed laty sam Cristiano Ronaldo. Już w trakcie sagi związanej z przejściem Francuza z PSG do Madrytu głośno mówiło się o nieprawdopodobnym ścisku, jaki zapanuje w szatni, ale i w linii ataku królewskich. W mediach padały sugestie, że z drużyną może pożegnać się a to Vinicius Junior, a to inny z brazylijskich talentów Rodrigo. W Gilerze nikt jeszcze wówczas nie widział realnego kandydata do pierwszego placu Los Blancos, ale chyba powoli czas oswajać się z tą myślą. Szczególnie, że jak wynika z wypowiedzi osób znających go najlepiej, Turek pasuje do Realu nie tylko pod względem piłkarskim, ale też charakterologicznym i społecznym. W Turcji już stał się większą gwiazdą niż Jude Bellingham na Wyspach. Jego debiut w meczu z czwartoligowcem pokazywano na żywo w krajowej telewizji. W trakcie Euro został piłkarzem z największym przyrostem liczby fanów w mediach społecznościowych, a jego wpis na Twitterze po historycznym meczu z Gruzją wyświetlono ponad 30 milionów razy. A Giler to nie tylko globalny fenomen, za który kciuki trzyma dziś ponad 80 milionów rodaków, ale też charakter idealnie skrojony pod przyszłą supergwiazdę Realu, którego również mocną stroną, co piłkarska technika, jest silna osobowość. Mimo, że w pierwszych tygodniach nowego sezonu wszystkie oczy zwrócone będą na Kyliana Mbappé, to Arda ma wszelkie atuty ku temu, by w dłuższej perspektywie wynieść Real na jeszcze wyższy poziom.
Do tego potrzebuje jednak wciąż niesłabnącego zaufania ze strony Ancelottiego i kolejnych trenerów Realu, jacy przyjdą po nim, ale wydaje się, że 19-latek jest zwyczajnie zbyt dobry, by w przyszłości podzielić los Martina Odegaarda czy innych graczy, którzy przychodzili do Madrytu z łatką wielkiego talentu, bo wydaje się, że na Bernabeu tym razem nie będą chcieli wypuścić z rąk tak wielkiego diamentu. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Dajcie znać, co sądzicie o dotychczasowej przygodzie Ardy Gilera z Realem Madryt, jak oceniacie jego występ na zakończonym Euro 2024 i jak widzicie go w nowej drużynie Realu, wypełnionej tak wieloma gwiazdami. Napiszcie w komentarzach. Tymczasem pełnoletnim widzom przypominam jak zwykle o promocji partnera kanału firmy Fuksiarz.pl, a wszystkich Was zachęcam do obejrzenia kolejnego materiału na tym kanale.